Hejka! Dzisiaj będę robiła domek halloweenowy w Tokaboka. A dlaczego halloweenowy? No bo jest październik, za niedługo jest Halloween. No i dzisiaj właśnie zrobimy. Więc tak, od razu tu sobie wybuduję. I chcę zrobić ten taki mroczny. Więc w tym zrobimy chyba ten domek halloweenowy. No dobra, no to wchodzimy! No dobra, no już jesteśmy w tym oto tutaj domku. No to najpierw zaczniemy od opróżniania. Wszystkiego tutaj powywalamy, dobra, tu już nic nie ma. Tutaj to. I tutaj. Tutaj jeszcze są te dynie. No i tutaj to powywalamy to. I to. I to. I tu też. No dobra, no to najpierw może zaczniemy od tapet. Więc tutaj w tym miejscu bym chciała zrobić salon. I chciałabym, żeby to było ładne, więc jakąś ładną tapetę bym tu dała. Taką halloweenową, są tu jakieś halloweenowe, no muszą być chyba, nie? No dobra, no to tutaj nie wiem, jaką bym tapetę dała. Może czarny kolor, albo bym dała w sumie tą. Ta jest w miarę ładna, ale chyba inną dam. Nie wiem. Może taką? Nie, to jest brzydka jednak. Nie wiem, może... A może zrobimy czarny kolor. Taki po prostu, o. To w sumie będzie ładnie wyglądać. I no to teraz podłogę. Podłogę może taką wykładzinkę damy, ale w sumie ona jest trochę za jasna. Taka bardziej szarawa. I o, te czarne panele. No dobra, no to tutaj dalej, tutaj zrobimy łazienkę. I tutaj musimy dać jakieś płytki, jakbym powiedziała. I w sumie te granatowe były dobre, tak do łazienki. No w sumie tak pasowałoby. I tu bym może zrobiła te cegły. Albo tutaj zrobię akurat ten kolor. Na przykład tak na podłogę. No dobra, więc fajnie by to wyglądało. A dobra, no to później to przejdziemy do jakby wyklejania. A tutaj bym może dała te cegiełki. Tak wiecie, taką o. I tutaj by pasowało jeszcze. Albo tu wykładzinę dam. No dobra, no co tu. Okej, więc tutaj zrobiłem kuchnię. Tu już chciałam mieć takie. Więc takie sobie zrobiłam. I jaką tapetę? To też jest wielkie pytanie. Taka, ona nie jest halloweenowa. Okej, nie wiem, jaką by tu dać. Może... mam dylemat. Tom też nie. Taka dziwna jest. I chyba te cegły. Też w sumie tak tu będzie do tego pasować. Ta łazienka tak trochę się gryzą te kolory. Może jakąś tutaj poprawimy podłogą. Dobra, jednak może tutaj też tą damy. Będzie już lepiej to wyglądać. No dobra, no to tutaj sypialnia będzie. I mi się wydaje, że te kolory są w miarę ładne. No ale dobra. Rodzinkę może zrobię w innym odcinku. Bo ja zazwyczaj długo remontuję domki, więc nie będziecie chyba chcieli tego oglądać z godzinę. Więc może w następnym odcinku zrobię figurki. No ale dobra, no najpierw taka łazienka jest w sumie taka najmniej spraw się robi, więc tutaj może dam takie, taką wannę jakby. Bo też w sumie ta wanna jest taka, ale no ona taka jest bardziej stara, nie halloweenowa, więc możemy tak, kibelek. Taki damy. No i tutaj umywalkę bym dała taką. No, to by fajnie wyglądało. Okej, okay, no i takie, o, takie lustro będzie najlepiej. Jeszcze, żeby nikt mnie nie wyzywał w komentarzach. O Jezus, nie chciałam tego lustra. Żebym nie zapomniała o papierze toaletowym. Dobra, tutaj taki zmieścimy. I widziałam w lampkach takie świeczki jakby wiszące, więc mogę zrobić te świeczki wiszące. Takie były tu ostatnio. Tylko gdzie one są? Bo to jest pytanie. Czekaj, gdzieś tu były chyba. O, są akurat. Tutaj bym dała takie dwie. No i dobra, fajnie to w sumie wygląda. No i teraz tutaj taki dywanik. Te kamienie w sumie fajnie wyglądają, więc zostawmy te kamienie. No dobra, więc jeszcze tutaj zapalimy światełka. A, jeszcze może zamkniemy klapę. Okej, okay. No to teraz zamkniemy tutaj, bo łazienki nie fajnie się przygląda. No to teraz może zrobimy kuchnię. I tak, lodówka. Na przykład może być taka zielona, taka stara w sumie. O, ta biała jest jeszcze lepsza, no. Bo ta by była w sumie mogła być, ale ta jest za bardzo nowoczesna, więc tą damy. I tutaj tak. O, tu jest taka fajna stara kuchenka. Ej, to by też tak fajnie wyglądało, ale to jest takie...
zbyt niepasujący do siebie i za dużo miejsca i taki zlew by tu się przydał. O, to jest w sumie takie zielone. No dobra, może nie dobrane zbytnio kolory, ale może być. Więc teraz damy stół, gdzie będą jeść obiady, różne danie i tak dalej. Więc taki, no, stół taki może być, drewniany. I krzesła. No dobra, no to damy tutaj sobie krzesełka. 4, bo tak mniej więcej mam plan już na rodzinkę, jaka powinna być, ale to zrobię może w następnym odcinku. Jak już mówiłam, bo to zajmie za dużo czasu. Okej, a może tutaj damy te takie, te do siedzonka. Te, ale nie ma czarnych. Ale dobra, będą siedzieć na zwykłych, aż takie bobasy to nie są. Widziałam tu ostatnio taki kocioł był. O, właśnie o tego kocioła mi chodziło. I będą różne w nim czary mary. O Jezus, jaki cute imbryczek. Znaczy nie wiem, czy to jest imbryczek, ale on jest mega cute. Fajnie by to wyglądało, więc może go zostawimy. Damy tutaj sobie jakąś półeczkę na eliksiry różne. Taką tutaj. Będzie fajnie wyglądać. O, tak to fajnie, no. To tak będzie, mogło, może być. Dobra, więc dalej tutaj patrzymy. Czemu ja weszłam w łazienkę tak a propos? Ale dobra. Eliksiry tutaj są, eliksiry. O dobra, tutaj są, takie najpierw 2. Dalej co tutaj są jeszcze za eliksiry? Aż ja się tak przejęzyczam z tymi eliksirami. Dobra, tutaj damy takie o. Jeszcze tutaj, i tu jeszcze jeden. I dynie muszą być, no dyni nie może zabraknąć w tym domu. Są tu dynie? Są, dobra. Damy tutaj jedną dynię. I widziałam w lampkach też były, albo w tych dekoracjach halloweenowych są. No, w sumie. Dobra, tak niżej damy. Są tutaj pełno! Dobra, damy tom. I tu może takie pajęczyny damy. O, fajnie by było. Fajnie by to wyglądało. No i lampy, no bo chyba oni tutaj nie będą siedzieć bez lamp. Dobra, może ten bardziej przesuniemy to na środek, ten stół. No i dobra, jakie tutaj lampy dać? Dobra, te. W sumie ta będzie ok. No i dobra, ej, a tu jest lampa? Ej, tu też jest lampa, no to fajnie. Ta dynia. No dobra, fajnie to wygląda i może dywany. Bo zawsze dywany takie robią fajny klimat, więc może takie 2 dywany damy. Tutaj będzie jeden, taki pod tym kotłem i tutaj. O, i jeszcze tutaj może damy taki tutaj, o w tym miejscu, damy może jakiś taburecik taki do siedzenia. To chyba tutaj będzie w krzesłach. Uwaga, uwaga, jest taki fajny taburecik do robienia różnych eliksirów. No tak, no fajnie wygląda, więc kuchnia już jest zrobiona. To teraz tutaj takie, mi tutaj brakują, takie luki są. I na pewno tam obrazy, ale bym tu może jeszcze dał jakieś siedzonka. Oj, tutaj umywalka nam się, dobra. I może bym w sumie jeszcze dała takie taboreciki tutaj do siedzonka, jak były w kuchni. Więc może tak, jak były tam takie taborety, no to może takie. Ale w sumie one są czerwone, takie nie. No to takie może 2 tutaj damy, tu i z dwóch stron takie taborety. No i obrazy damy, jakieś fajne, żeby to fajnie wyglądało. Na przykład tu, o, tą babę damy, nawet nie wiem kto to jest. I może tego pingwinka, ten pingwin jest cute. I tutaj może damy tą czachę. Dobra, ta czacha będzie dobrze wyglądać. No to teraz zrobimy sypialnię dla rodziców. W sumie może zmienimy tą tapetę, bo taka trochę aż się za mocno rażąca w oczy. W sumie to może, to mogłoby być, więc tak to będzie wyglądać. No to teraz robimy tą sypialnię. Więc ja bym łóżko tutaj znalazła jakieś. O, te jest mega fajne. No, te będzie fajne. I te może jakieś stoliczki nocne. O, tutaj są, dobra. Okej, tylko tutaj bardziej posunę. I damy tutaj taki jeden mniejszy, drugi większy. Okej, tak to może poustawiamy. Może tak. O, takie, nie, wchodzące takie są dziwnie. Więc tak to może, tak to ustawimy, będzie okej. I zrobimy tutaj jeszcze łóżka dla dzieciaczków. Tutaj muszą być dla córeczki i dla synka. One będą takie bobasy trochę bardziej. No dobra, więc tak tu, o. Dobra, więc tutaj jeszcze dodam może jakieś akcesoria, różne lampy, no i widzimy się za chwilę.
No dobra, więc dokończyłam tą sypialnię. Tutaj dałam takie obrazy pana Kubki i tu takiego creepy świeczkę. Tu jeszcze dałam słoik z pająkami. Tu jeszcze taką kulę przewidującą. Tu taki atrament z piórem. I tu takie duszki. Tu łóżko, łóżeczka dla dzieci i tu łóżko dla rodziców. No i został nam salon jeszcze. I jeszcze to przed wejściem, no ale to później. Najpierw jeszcze telewizor ustawimy. No, Halloween to Halloween, ale musi być telewizor. Więc no dobra, jest już. No i teraz kanapę przed nim postawimy. Tylko jaką? O, to jest pytanie, kanapę. Może taką? W sumie taka niebieska pasuje. O, i tutaj takie królewskie fotele. Fajnie wyglądały. No, tak fajnie to by wyglądało. No dobra, więc sobie damy tutaj te fotele z podnóżkami. No i jeszcze co, może taki jakby stolik. Bo ja zawsze daję takie stoliki. I w sumie może to by fajnie wyglądało, takie dla dzieciaków. Albo ten, tak, tego bym królewskiego byśmy dali takiego. No i dobra, może tutaj jeszcze w przyszłości, jak będą już ludziki, to może tutaj damy takie jakby obrazy. No i okej. Okay. Tutaj damy, o, okej, okay, więc damy tutaj jeszcze taki dywan. No i salon jeszcze skromny, ale zrobiony. Ale jeszcze damy tutaj lampę na przykład. Bo bez lampy by się nie obeszło. Dynia, damy tutaj oczywiście dyniuszkę. Dynię kochaną, najlepszą. No i tutaj może taką lampę. Spoko chyba. No dobra. No to już tu porobione. Oj, dynia. Nie spadaj, proszę. Okej, okay. No i został nam dwór. Więc najpierw wchodzimy tutaj w dekorację. Jeszcze to, jakie piękne. Te duchy, dobra. Jeszcze tutaj jednak te duchy wziąłam. No i dobra. Więc tutaj szukamy. No i dobra, o, tutaj będą takie na cukierki pudełka, znaczy nie pudełka, tylko koszyczki. Dwa wystarczy, no bo jest dwójka dzieciaczków i tu może damy taką dynię w kotca. Albo tutaj położymy ją, a tutaj damy już taką rozkrojoną. Ok, więc tutaj damy takie dwie dynie na wejściu. Ok. No i tutaj... Dalej możemy tutaj na przykład powiesić ducha, raz nietoperka, raz duszka. I będzie to w miarę fajnie wyglądało. A w środku miałam taki pomysł, że możemy tam zrobić taki stolik. Tutaj będzie taki stolik. I tutaj damy na przykład różne cukierki i dynie na przykład. I tutaj jeszcze dam takie stołki jakieś fajne. O, takie drewniane w miarę są, fajne. I dalej tutaj zrobię taką lampę. Dużą. Takie te latarnie. One fajnie tak będą wyglądać. Dobra, więc może takie poustawiamy. Tutaj jeszcze widziałam takie lampiony, żeby tu je pouwieszać. Tylko gdzie one teraz są? O, dobra, tu są. Więc gdzie one? O, dobra, tutaj. I może tutaj takie damy dwa lampiony. Okej, okay. I tutaj bym dała jeszcze takie, o, taką jakby ławeczkę. I tutaj jeszcze dam te cuksy i tutaj odpalimy latarnię, chwilę. Dobra, no i zaraz się widzimy, jak dam tutaj te cuksy i dynię. No dobra, więc tak, mniej więcej tu jeszcze dam tutaj te dynie i cuksy, więc na chwilę jeszcze przyjdzie tutaj gość specjalny. Hello! Przybyłam, to ja Lenka. Mi się ten domek bardzo podoba. Jeśli chcecie historyjkę z tego domku na Halloween, to piszcie w komentarzu. I jak to mama mi powiedziała, że zawsze tak się mówi na koniec odcinka. Jeśli wam się podobało, to zostawcie łapki w górę i subskrybujcie, papatki. A ja zaraz, za niedługo w Halloween lecę zbierać cukierki. Pa!